Kostka Dian Guhong Plus przychodzi do nas w standardowym dla firmy Dian opakowaniu. Wymiary kostki to również standardowe 57 mm. Do samej kostki jest to kostka przeznaczona dla zaawansowanych speedcuberów. Jest ona niezwykle szybka, ale niestety nie jest już zbyt płynna. Jest to kostka dość stara, dlatego nie doświadczymy tutaj dużych odstępów tak zwanego Florian Moda. Przez co kostka jest dość ciężka w kontroli, szczególnie dla osób, które są przyzwyczajone do kostek firmy Moju czy innych nowych kości. Co do naklejek na kostce, są one dość ciemne, ale bardzo ładnie kontrastują, więc nie będzie problemu z rozpoznawaniem ich. Kostka porusza się naprawdę lekko. Feeling jest świetny, ponieważ jest strasznie gładka. Nie sprawia ona żadnych oporów. Już po wyjęciu z opakowania jest ona dobrze nasmarowana, nie ma potrzeby, aby ją smarować. Tutaj już trochę ciężej o spapowanie kostki. Również ścinanie zakrętów jest bardzo ładne, ponieważ jest to prawie 45 stopni. W przeciwną stronę mniej więcej połowa klocka. Ale tak jak mówiłem, jedynym jej minusem jest to, że przyzwyczaić się do tego poruszania, ponieważ porusza się ona dość sztywno, brak jej tej płynności i trzeba być naprawdę dokładnym w układaniu, aby wycisnąć jej jak najwięcej. Kostka, tak jak wspominałem, przeznaczona dla zaawansowanych speedcuberów, ale na początek również może być dobrą opcją.